Cześć Tomek. Cześć Dominik. Cześć Death Stranding. Witamy wszystkich fanów Kojimy i kojimizmów i innych takich dziwaków. Boże, jestem taki podekscytowany. Tak, jest nowa gra Kojimy. Znaczy, nie jest to nowa gra. Jest to na razie filmik. Cy, a, dy, by, k, p. Trochę byś chciał, żeby te litery się ułożyły, co się jeszcze nie ułożyły. Hideo Kojima zrobił tę grę. To jest coś, co trudno przegapić w grach Kojimy, że to Kojima je robi. Tak. Jest Norman Reedus. Kim jest Norman Reedus? Norman Reedus jest mało znanym aktorem, który zrobił karierę dzięki temu, że wystąpił w The Walking Dead. On wcześniej grał takie dosyć drugoplanowe role i niespecjalnie był znany i popularny, a później zagrał w Walking Dead, kolesia z kuszą, a kusze są teraz na tobie, więc wszyscy go pokochali i teraz jest wielką gwiazdą, tak by wynikało z tego. I jest również, ma napis Porter. Czy to coś znaczy? Czy to jest jakieś ukryte przesłanie? Trochę wygląda jak Prometeusz, no. Takie tak, to, masz rację. Takie, taka ta planeta i takie to... Masz rację. Co mi się stało w twarz? Nie wiem, mnie zastanawiają te wiatraszki, które oni mają na... One chyba wykrywają te dziwne stworzenia, które są niewidzialne. Okay. Te wiatraszki. Bo patrz. Tu próbują ratować człowieka, który nie ma na głowie hełmu. O, i patrz. I wiatraszek się zaczyna ruszać i oni są tutaj, co nie? Okej, okay, no, widzę. I teraz coś do nich będzie szło na rękach, ponieważ... Because reasons, co nie? Patrz, i im bardziej dynamicznie się ten wiatraszek rusza... Ciekawe, czy to jest najbardziej efektywny sposób wykrywania tych niewidzialnych rzeczy. Tam ile naukowców siedziało i tak... I to coś chyba oddech, kurde. I tutaj człowiek się postarzał nagle z sekundy na sekundę. O, i patrz. Idzie niewidzialna rzecz. Tu pod małych dłoni. Te dłonie... Może to jest niewidzialna ręka rychu. To było na maksa zajebiste. Te dłonie, chciałbym przypomnieć, że przypominały się, że pojawiały się już w tym pierwszym zwiastunie, Death Stranding, gdzie malutkie rączki dziecka zbliżały się do Normana Reedusa właśnie, który leżał na plaży i blał nowolotka i płakał, ponieważ takie rzeczy się działy w tym filmie. Więc to jest chyba jakiś potwór, czy kidiabeł, który reaguje na oddech i ma jedną rękę tak naprawdę, bo to jest cały czas ta sama ręka, co nie? To, chyba. Chyba tak, chyba to jest cały czas... Nie, to są różne ręce. To jest jakaś taka małpa rękonożna, która odeszła teraz? W kierunku zachodzącego słońca. Tak, ponieważ wiemy to, ponieważ wiatraszek przestał się ruszać. A co to leży w ogóle? Tutaj... To jest jakiś człowiek z wyżartą twarzą. I on tu był, zanim oni przyszli, tak? Po prostu Norman Reedus czołgał się po piachu i... To nie jest tak, że on był z nimi wcześniej. O, chyba był z nimi, chyba jest jakiś ich partnerem. Czemu on sobie wyłączył wiatraszek? To nie jest tak, ten wiatraszek się włącza automatycznie. No, sam włącza jak trzeba, tak? Jak trzeba. I teraz to bagno będzie próbowało ich zjeść. Jakoś połknąć, jakoś... Nie wiadomo co. O. Widzisz? Poprzez ręce, bo czemu nie? Próbuję to wszystko ogarnąć. Tak. Ale on jest teraz ranny nagle. On chyba już był ranny wcześniej, mi się wydaje. Okej. Okay. Dlaczego oni w ogóle się cały czas ruszają, skoro wiedzą, że tutaj... Że tu jest jakiś potwór dookoła, o widzisz, tam się pojawiają. Pojawia się tak, jeden, drugi. Ten człowiek już ma przestanę. A teraz go zabijesz. Chyba go nie zabiję. Ale może tego niewidzialnego potwora tylko właśnie umierający ludzie interesują. On ich postarza jakoś. On ich postarza jakoś w ogóle, tych ludzi. O, patrz. Istnieje teoria naukowa fanów Kojimy i kojimizmów, że to jest Mads Mikkelsen. Tylko, że tak się wstydzi tej roli, że nie pokazuje twarzy. On się w ogóle nie pojawił jeszcze jako on nigdzie, tak? Pojawił się w drugim trailerze, gdzie jest takim... Kurde, teraz słuchaj, teraz się skup. Czekaj, ale tylko przykuń powiedz, czy to ma być ten typ, który ma być naszym Wiedźminem również? Nie wiem, czy on ma być Wiedźminem. Znaczy, że ludzie chcą. Tak, ludzie chcą, żeby on był Wiedźminem. Tak. I on zabłysnął z kolei dzięki roli w Hannibalu, grając Hannibal Lectera.
I Reedus pojawił się w drugim trailerze, gdzie, i teraz uwaga, pojawił się w drugim trailerze, gdzie był komandosem, który miał taki hełm z noktowizorem, który jak zdjął, to zniknął, tak rozpłynął się w powietrzu i był kablami podłączony do kościotrupów żołnierzy, którzy byli takimi z sił specjalnych i wykonywali jego rozkazy. Mm-hmm. Więc to jest taka postać. Mm-hmm. I to jest prawdopodobnie on... Prawdopodobnie tak, według teorii fanowskich... Sposób, w jaki sfrunął z powietrza tak. na ten statek kosmiczny, czy ten śmietnik tak. osiedlowy, który jest widoczny pod nim... Wskazuje na to, że to faktycznie może tak, być ta sama postać. Że to może być on. I to, że on to pokazuje takie właśnie komandoskie, wiesz, sygnały, co nie? Ale też ma swój wiatraczek, tylko inny wiatraczek. I tu jest dziecko, nagle. Bardzo podobało mi się to, co Mateusz Skutnik powiedział w odcinku, który nagrywaliśmy. Że to jest dziecko zapasowe. Że to jest dziecko zapasowe, czyli jeżeli ten człowiek się nagle ma szybko postarzeć... To może się przenieść do tego dziecka. To może to dziecko się jednocześnie też starzeje w tym samym procesie i jak ten człowiek umrze, to on przeniesie się do tego dziecka i... patrz tutaj, Tu jakieś... Ale on wyrzucił teraz to dziecko, więc nie wiem, co on chce zrobić. Może... Ale on je wypuścił, chyba nie wyrzucił go świadomie, on się go nie pozbył, tylko... Zabrali mi moje dziecko i teraz o nie. I teraz jest nagle do góry nogami, ponieważ tak, no. Bo nie ma dziecka już. Przy okazji chciałbym zaznaczyć, że to jest bardzo dobrze udźwiękowiony trailer. I odwraca się grawitacja. I on będzie teraz się zabijał nożem. Ponieważ, no. I w ogóle bardzo długo żyje. Ja nie wiem, dlaczego on sobie, jeżeli chce się zabić, to dlaczego on sobie nie podetnie w szyi tego, jak to się nazywa? Tętnicy, no. I on teraz przejął to dziecko. Ale to czemu to tamten miał dziecko, jeżeli to jest dziecko zapasowe? To każdy powinien. No może to jest tamtego dziecko zapasowe, tak mi się wydaje. A ten nie ma dziecka zapasowego? No, widocznie. Albo może to jest jedyne dziecko, które, nie wiem, jakieś ostatnie dziecko na planecie Ziemia, które trzeba... Bo pamiętaj, że to dziecko pojawiało się też w pierwszym trailerze. Mhm. I to dziecko, gdzie Reedus trzymał je w rękach i płakał nad nim i tak dalej. Albo coś takiego tam było. Albo jakąś aborcję tam była, coś takiego, nie jestem pewien. A w drugim trailerze z tym dzieckiem podróżował Guillermo del Toro i chował się przed czołgami, a na końcu się okazywało, że ściga ich właśnie Mads Mikkelsen, pokazując znaki komandosów. Mm-hmm. Więc być może to jest jedno i to samo dziecko i jakby przetrwanie tego dziecka jest jakieś najważniejsze, jakieś, wiesz... Zwłaszcza, że to dziecko okazuje się, że rozwija się w gardle, co za chwilę zobaczymy. A może oni wszyscy są tym dzieckiem, jest krabik? Jest wszystkimi. Krabik jest. Tak. Faktycznie. I jest wielki, teraz tak. On jest ten mistrz marionetek, który pociąga za sznurki. A tamten cały czas się dźga. I został właśnie zjedzony. I patrz teraz. Ponieważ to jeszcze nie jest koniec. Teraz normalny Reedus wpada do wody. Do tej pory to jakby to miało jakiś fabularny sens, nie? Jakby działo się coś tam dziwnego, ale jednak się działo. A teraz jakieś jest psychoanaliza? Jakieś... Nie, teraz on wraca do łona matki i staje się tym dzieckiem. A? I unosi się w wodzie? I żeby wypłynąć, widzi inne... I widzi ludzi? Widzi inne dzieci, które wypływają na powierzchnię, żeby się narodzić na nowo. I pająka wielkiego, który się unosi nad powierzchnią. Mi się wydaje, że... O, i wieloryba, który pływa do góry nogami, to jest w ogóle soul awesome. To jest w ogóle... Ja bym chciał, żebyśmy zwrócili na to uwagę, ponieważ w ogóle Kojima ma jakiegoś hopla na punkcie wielorybów. Nie wiem, czy pamiętasz, MGS-a 5 reklamował wieloryb z... Płonący wieloryb. Z płomieni właśnie. A tutaj masz wieloryba, który płynie do góry nogami, bo jak widzisz, ma paszczę jakby na górze. Bo może grawitacja jest odwrócona i wszystko pływa do góry. Ale nie tylko... No ale jak grawitacja jest właśnie... Powierzchnia wody jest na górze, więc... Może po prostu wszystko stanęło na głowie. I tak jak ty mówiłeś, że tam, że coś się komuś wpycha do gardła i że Kojima to dosłownie pokazywał, tutaj chodzi, ktoś powiedział: Jezus Maria, to wszystko staje na głowie i nabiera. Słowo ciałem się stało. Te bridges chyba mają jakieś. Pamiętam, bo jak czytałem właśnie, to ludzie też zwracali na to uwagę, że ten napis jest zbyt widoczny, jakby, że był to bez prawda. Znaczenia, co nie? Że to się pojawia przed kamerą tak wyraźnie, w takim momencie, kiedy absolutnie nie jest potrzebny, co nie? Ani nic takiego.
że to coś znaczy. Trochę taka pajęcza sieć na czymś, co wygląda trochę jak mapka Stanów Zjednoczonych. Tak. I teraz dziecko rozwiejące się w gardle. Patrz jak głęboko wejdzie ta kamera. Nie wchodzi wcale jakoś strasznie głęboko, widzisz? Chodzi do gardła. I tam jest dzieciak, który strzela na wprost. No mówię ci, że to było przedstawione symbolicznie, jak on się odradza z tego dziecka właśnie. Ale on ma to dziecko, on ma tutaj teraz w tym bukłaku na piersi. No ale to nie wiem. A to mi się podoba, to jest coś, co muszę powiedzieć, że mi się podoba. Tak jak mówisz, że rzadko się pokazuje coś obcego, co nie? Coś takiego niezrozumiałego. I to, że te robaki zaczynają uciekać wbrew jakiejkolwiek grawitacji, jakby, że... Że wiesz, że poruszają się po powierzchniach, których nie widzisz i których tam logicznie nie ma. To jest cool. Uważam, że to jest bardzo fajny taki zabieg. Jak na człowieka, który tam właśnie wyżygał dziecko. Ja ci mówię, że to on się stanie tym dzieckiem. Może jeszcze się nim nie stał, ale się nim staje. I ale dlatego... czyż każdy z nas nie jest dzieckiem tak naprawdę, obcując arcydziełami Kojimy Sana? Każdy z nas jest dzieckiem w sercu, ale on już wie, że jego przyszłość związana jest z tym dzieckiem. I patrz, i on płacze. Czy poczułeś ten dramat, tą łzę, którą uronił? Nie. Ale to a powinieneś był. To jest ładny obrazek. Jest ładny obrazek, tylko zaraz będzie... Właśnie, puenta. Kurde. Sorry. Nie zrobić głośniej, a... wystąpią w tym projekcie. Jest tak, Mads Mikkelsen. Tak. Ja tutaj z kolei na to zwracam uwagę, że nie ma tu Guillermo del Toro. Hideo Kojima pojawia się raz, dwa, trzy, cztery razy na takiej planszy. Mark Cerny, o którym mówiłem w odcinku, tu jest jako producent techniczny. Tak. No tak, Guillermo del Toro miał mieć coś wspólnego. Występował wręcz w trailerze drugim, no. Jako on, jako zrenderowany on. Więc nie wiem, dlaczego go tu nie ma. Nie wiem, co się dzieje. Nie wiem, czy to nie znaczy, że jest jakiś, że jest jakaś tragedia, jakieś... Coś się może dzieje źle w życiu. Tak, tutaj jest ten ładny obrazek, który się Dominikowi tak bardzo podobał. Zwróć uwagę, że tam występują ludzie. Jakby się unoszą. Jakiegoś takiego doznają... jak to się nazywa? Ascending, tak? Tak, po angielsku. No właśnie, wiem o wstąpienia. I to wszystko najprawdopodobniej ma coś wspólnego z wielkim wybuchem, ponieważ why not? Od początku zaczyna się, jak masz tą narrację, że kiedyś był wybuch, od którego wszystko się zaczęło i kiedyś będzie wybuch, który to wszystko skończy. Mm-hmm. Dun, dun, dun! Więc tak to wygląda. Wybuch, który wszystko skończy, najprawdopodobniej będzie napędzany przez niewidzialne potwory poruszające się na dłoniach, wykrywające człowieka po oddechu, mające coś wspólnego z dziećmi rozwijającymi się w gardłach, które się wyżyguje na czarno robaczkami, które poruszają się wbrew fizyce. Mnie zastanawia jedno pytanie ciągle, które trzeba zadać. Naprawdę masz tylko jedno pytanie? Bo tak. Jedno pytanie. Jak się w to będzie grało? No, jak... Puszczę od początku, żeby coś tam się ruszało w tle. Jest to niezwykłe pytanie, na które ja nie znam żadnego. Znaczy, w ogóle te trailery, które są pokazywane nam od pół roku i które mnie przekonują, że oni siedzą, jarają trawę i po prostu kręcą głupie filmiki i patrzą na reakcję internetu. że tej gry jeszcze nie ma. Chociaż tak jak mówiłeś, Mike Czerny uważa, że ona już jest. Bo ani z tych filmików nie wiadomo, że to będzie skradanka w stylu MGS-a, ani że to będzie strzelnina. A też może być strzelnina, skoro jest broń palna, się pojawia, pojawiają się komandosi i tak dalej. Może to być również jakiś eksperyment narracyjny, tak, w stylu Heavy Rain. Może to być też horror, ponieważ tutaj masz te takie horrorowe wstawki, co nie? Nie mam pojęcia. Nie mam pojęcia, czym ma być ta gra sama w sobie. Przepraszam. No ale się dowiemy tego pewnie kiedyś, prędzej czy później, chyba że faktycznie to wszystko jest jednym wielkim żartem. Ja bym nawet chciał, żeby to był taki eksperyment, bo Kojima w MGS2 dosyć odważnie kpił z oczekiwań graczy.
I to, że cały ten wstęp jest Solid Snake'iem zrobiony, a później nagle ci cofają ten wstęp, okazuje się, że on był w ogóle symulacją i że ty grasz tylko Raidenem i że to i później, że Raiden też tak naprawdę jest częścią symulacji i tak dalej, to jest dosyć otwarte kpienie z oczekiwań graczy, którzy po MGS-1 co spodziewali się kolejnego arcydzieła, co nie? I to nie też, być może on, mówię, po prostu kręci śmieszne filmiki w internecie i to tym się teraz będzie zajmował? To jest, wiesz, to został youtuberem i po prostu trolluje ludzi. To byłaby piękna wizja, tylko że go wzięło Sony i Sony to finansuje i Sony będzie chciało na tym prędzej czy później zarobić. Ale Kojima... Nie wiem, czy Sony teraz chce robić YouTube'y i na tym zarabiać. Kojima zrobił, w życiu odstawił już tyle takich numerów, że czy jesteś absolutnie pewien, że ludzie w Sony kontrolują to, co on robi, jak mają na niego wpływ, wiedzą co się dzieje w Kojima Studio, pod Kojima Productions. No, może. Czy to nie jest tak, że właśnie, że oni też co jakiś czas dostają taki filmik i wiesz, i tak spotykają się na takich grupowych meetingach i tak i się pocieszają, no na pewno coś robi. Wyobraź sobie takie spotkanie takich naprawdę, wiesz, tam jakiś executives, nie? Takie najwyższe, tak siedzą tak przed PowerPointem, nie, dobrze, to praca, status prac na Death Stranding, nie, odpalają ten trailer, oglądają już 8 minut, nie? Takie, dobra, kto pierwszy chce coś powiedzieć? Panie prezesie, mamy zapisane w kontrakcie, że nie możemy komentować tego w obecności Kojimy sama. I on tam tak siedzi jak taki, wiesz, na tym spotkaniu jak taki mnich, co nie, buddyjski i to, co nie, to robimy, ale co to? No właśnie, to wszystko, co się tutaj teraz pojawia, to sugeruje, że to będzie jakiś horror. I to, że on, że Kojima pracował przed śmiercią nad PT, przed śmiercią, Boże! przed śmiercią MGS-a pracował nad PT, i że PT zafascynowało Guillermo del Toro, stąd się w ogóle wzięła ich przyjaźń, tak naprawdę, z tego co pamiętam. I ta współpraca, no to mi sugeruje, że to najprawdopodobniej będzie jakiś horror jednak. I tutaj są ludzie, którzy są zabijani, są jakieś potwory, które się pojawiają, są stworzenia chodzące na rękach, są, wiesz, samobójstwa, koleś później będzie się dźgał. Ja jedno powiem... Ale z drugiej strony masz Matza Mikkelsona, który jest komandosem? Jedno powiem, że przy całych heheszkach, to jeszcze Sony, i nie chcę teraz kurna chwalić korpo, ale trochę pochwalę korpo, że Sony jest w porównaniu szczególnie do Microsoftu teraz, oni przynajmniej kurna próbują czasami, żeby wyjść z jakimś właśnie z czymś nowym, z czymś ciekawym i oni trochę na tym... plusują u graczy, bardzo, tak w dłuższej perspektywie, no, to że prawda, trzymają tak. Cage'a, on robi swoje, okej, okay, ale przynajmniej mają coś takiego... A w ogóle, dzięki takim projektom PlayStation wydaje się taką platformą, na której są różne gry, a nie ma takiego, co się o Xboxie mówi, na Xboxie są tylko na shootery i wyścigi. Właśnie, ja bym chciał raz jeszcze powiedzieć moją myśl, że z całym moim brakiem szacunku do tego, co robi Dawid Karze i do tego, co robi Hideo Kojima, to są ludzie, którzy przynajmniej coś robią. To są ludzie, którzy... Ja nie wiem, czy to nie jest trochę nasza wina, że jak mamy już wizjonerów gier wideo, to oni są tacy beznadziejni, ale to są przynajmniej... Oni przynajmniej mają jakieś własne wizje, oni przynajmniej robią coś nowego, mają jakieś takie autorskie kierunki i to na pewno nie jest to, co robi Microsoft, nie? Microsoft tak. Gra tak mega bezpiecznie właśnie, nic nowego, zróbcie nam kolejne Halo, co nie? Tak. I ja teraz mam do ciebie pytanie, czy to, że ten płód robi fikołek, czy to ma znaczenie? A? On robi fikołka. Ja myślę, że to wszystko ma znaczenie. I gdzie on strzela i do kogo? Nie? Każdy kadr. A tutaj podobno jest Hideo Kojima w ogóle na dole. Nie wiem, czy to widziałeś. Nie. Ale jest też taka fanowska wersja. Widzisz? Ten człowiek ma okularki. Widzisz? Nie widzę. Tutaj jest okular. Jeszcze cofnę trochę, ale już nie będę zatrzymywał, nie? Tylko przyglądaj się bardzo uważnie temu człowieczkowi po prawej, który go wciąga. O, widzisz? A, okej, okay, no. I że to jest podobno Hideo Kojima. Który nas wszystkich tak wciąga. Który być może tak właśnie, być może chodzi, że on wszystkich nas wciąga w bagno. Albo że on utonął już w tym bagnie, jak to się nazywa, Konami go zniszczyło, wypluło, że on już jest tylko takim czarnym glutem, który jest pusty w środku i który jedyne, co potrafi już robić, to są firmy, których nikt nie rozumie. I on teraz błaga nas, pomóżcie mi, zastrzelcie mnie, albo dajcie mi nóż, żebym go sobie wbijał w brzuch, tak jak ta postać teraz tutaj robi. A jak nie, to wysadzę się w powietrze granatem, tak jak zrobi później, jak go tam zje ten wielki cień. Ktoś to może wiedzieć. Ciężko właśnie tak, ciężko zdecydować, nie?
No. No nie wiem, kurde. No, po prostu. Myślę, że myślę, to jest najlepsza konkluzja tego materiału. Jak i krab. Można. I zwróć uwagę, krabik, że ten krab jest dosyć widoczny. Czy to ma znaczenie? Czy kraby mają. A kraby muszą mieć znaczenie, ponieważ w pierwszym trailerze. Ale ty dużo myślisz na ten temat. Ponieważ w pierwszym trailerze te kraby też łaziły po tej plaży. Więc coś z tymi krabami jest. Tak, ja ostatnio jestem, tak mi się wydaje, jak jest ten, być jak, ale... być jak John Malkovich, jestem być jak Hideo Kojima. Ale to nie jest tak, że trochę też popadasz w takie... Trochę tak. Szaleństwo takie, że się budził w nocy. Znaczy, to nie jest szaleństwo, ja się absolutnie nie zgadzam. Ja mam tablicę korkową w domu, porozwieszałem, poprzyklejałem sobie zdjęcia, mam taką czerwoną nitkę, którą rozklejam pomiędzy nimi. I ta, ja, tam jest jakiś sens, nie? Ja go znajdę. Ja nie jestem szalony, no. Tam musi być jakiś sens, musi być. No. Tylu ludzi, tak długo jakby, siedzi nad tym i się nad tym zastanawia. I tutaj teraz to, nie? Co to jest? Bo to jest w ogóle jakiś rekin chyba, patrz. Bo to ma ogon taki rybi, co nie? Patrz, że to tutaj będzie płynęło, to ma jakieś takie macki. Porusza się jak taki coś, nie wiem, coś tak pulsacyjnie porusza. Tak pulsacyjnie. Ale na końcu ma taką rybią, rybią płetwę, co nie? I czy to pływa do góry nogami? Czy na powierzchni się pływa już normalnie? To pływa na powierzchni, czy to leci nad wodą? Leci nad wodą, ale z drugiej strony tutaj widzimy jakby, że to, co jest nad wodą, jest pod powierzchnią, bo rozumiesz, bo pod wodą jesteś do góry nogami, więc to jest jakby na górze, co nie? Jakby odwrócić bieguny, to ten wieloryb pływałby dobrze. Czyli, że tak naprawdę jakby ty wypadając z wody, wpadasz w powietrze i zaczynasz się dusić albo coś. No ja to tak rozumiem. Mam prawo do własnej interpretacji. A co jest pod tym Bridges napisane? Coś tam Cities? United States coś tam. Tak mi się wydaje, czekaj. O, A tej Cities tam widziałem. I ten wieloryb. Ja w ogóle się zgadzam, bo ja też mam... jeszcze trochę. United Cities of America, tak? Czyli, że to w ogóle będzie jakieś... tak, chyba tam jest of America. Chyba Ameryka, ale... To w ogóle będzie jakieś przyszłościowe, jakaś dystopia, coś takiego, że się Stany Zjednoczone rozpadły i że tylko są te wielkie miasta już. Albo że te wielkie miasta się rozrosły na wielkość stanu i że ludzie zaczęli w związku z tym połykać, kurde, płody i trzymać je w przełyku, które strzelają, tak. A mi się wydaje, że on tak pokazał okej. Okay. A nie git. Tak, nie tak? Nie, mi się wydaje, że on tak pokazuje tam okejka. No to może tak. Może to by zmieniało wszystko. I on teraz żyga tym płodem, no. Nie, żyga tymi rybakami. No, ale wcześniej było pokazane, że ma w gardle płód. Więc ten płód się zmienił w czarne robactwo. Nie, no tutaj ma płód teraz. No ale wcześniej przecież miał go w gardle. Przecież ja tego sobie nie wyobraziłem. Powiedz mi, że sobie tego nie wyobraziłem. W ogóle uważam, że to ujęcie jest strasznie słabe, że on strasznie źle wygląda tutaj tak technicznie, ta postać. Nie uważasz? No tak bez szału. No i płacze. I pięciu ludzi doznaje w niebo wstąpienia. I będzie wielki wybuch, który wszystko skończy. To mówi teraz narrator, za chwilę powie. Dobra, myślę, ja trochę czasu spędziłem. Myślę, że mógłbyś dużo w ogóle, długo i wnikliwie analizować. No, to jest nasza analiza Death Stranding. Tak. Cześć. Cześć. Be our last.